tak zupełnie z innej beczki. Bardzo często w ostatnim czasie w mediach społecznościowych przewija się temat młodzieży, młodych ludzi, prób udanych, nieudanych samobójstw tychże młodych ludzi, zaburzeń osobowości. I tak myślę, co się stało z tą młodzieżą? Czy to wina internetu? Nie wiem, szkół, wykształcenia dzisiejszego? I coraz częściej wydaje mi się, że to jednak nasza wina, rodziców. Jakby odsunęliśmy od siebie obowiązek wychowania na 100%, tak jak mieli to nasi rodzice. Tylko wiele razy mówimy, dobra, idź do komputera, weź sobie w coś zagraj, pogadaj z kimś na Discordach, czy na TikToku, czy na YouTubie. Apka nieważna. Dziecko przychodzi, chce na to, czy na tamto. Nie ma problemu. Za moich czasów, żeby dostać, nie wiem, parę złotych od mamy, musiałem na to zasłużyć. Czy dobrą oceną, czy dobrym zachowaniem, posprzątaniem w domu? Dziś nie. Dziś, jeżeli nie dasz takiemu dziecku, to powie, że jest źle traktowane, że rodzice go nie kochają, nie chcą mu kupić tego czy owego. I tak cały czas przewija się ten temat w mojej głowie, że może jest czas dla rodziców, którzy dopiero co mają dzieci, żeby zaczęły wpajać tym dzieciom wartości życiowe, takie prawdziwe wartości, a nie takie z internetu. Bo jak na razie wzorce dzieci między 14 a 18 rokiem życia czerpią z YouTube'a. To YouTuberzy są gwiazdami, idolami, idolkami tych dzieci, tej młodzieży. A wiecie dobrze, że większość z tych idoli to patostreamerzy. Ogólnie nie bardzo zachowująca się młodzież i nie bardzo od kogo jest czerpać wzorce. Jeżeli dzieci będą czerpać wzorce od takich ludzi, no to zastanówmy się, co nas spotka za paręnaście lat, kiedy te dzieci usiądą na stanowiskach, w urzędach, nawet na poczcie. Będziecie stali w kolejkach, po 3 dni się umawiali z numerkami, bo oni nie ogarną tego. Ta młodzież nie potrafi ogarnąć podstawowych rzeczy. Jeżeli czegoś nie ma na YouTubie, to on tego nie zrozumie. Jemu trzeba to wytłumaczyć przez YouTube'a. Dlatego też wrzucam ten filmik na YouTube'a. Ogarnijmy się troszkę my, dorośli, i zacznijmy się przyglądać tej naszej młodzieży, zanim będzie za późno. Ja zawsze wam mówię to z mojego punktu widzenia. Ja jestem w momencie, kiedy wychowuję 16-latka i widzę, co się dzieje, nie? Pytam o wzorce, kogo zna w ogóle z internetu. No to wiecie. I przyjrzyjcie się też, co obserwują wasze dzieci, z kim piszą. Czasami można też zapytać, o czym piszą, ale najważniejsze, zamiast wysyłać ich do kompa, siądźmy z nimi i porozmawiajmy, zagrajmy może w jakąś planszówkę, trochę więcej takiego rodzinnego życia. Poświęćmy im więcej czasu. To oczywiście nie musisz mnie słuchać. Ja mówię to, co ja zrobię, a jednocześnie mówię, co proponuję, żebyś ty zrobił, zrobiła. Myślę, że to jest jedyny sposób, abyśmy jakoś dotarli do tej młodzieży. Że podczas takiej rodzinnej gry, na przykład w jakiś Monopol, czy w inną grę, planszówkę, tworzy się rozmowa między mamą, tatą, synem, córką. Taka o naszym życiu, żeby oni zrozumieli, jak my żyliśmy, kiedy my mieliśmy 15 lat, 17, to naprawdę nas dużo nie kosztuje. Opowiadamy po prostu swoją historię, nieważne czy ona była dobra czy zła, nie musimy opowiadać tylko tych dobrych rzeczy. Te złe też możemy opowiedzieć i jednocześnie powiedzieć, jak na nas wpłynęły, jakie wnioski żeśmy wyciągnęli.
Na chwilę obecną myślę, ja będę teraz bardzo głęboko interesował się tym problemem, bo jakby nawet psychologów, psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało. Bo ludzie, kiedy studiowali, ludzie w moim wieku, nie wiedzieli, że dzisiejsza młodzież będzie miała takie problemy psychologiczne, no. Dlatego troszeczkę zagłębię się w ten temat. Oczywiście będę Wam przekazywał na bieżąco moje przemyślenia, to co zaobserwowałem, to co wyczytałem, czego się dowiedziałem, ale Wy postarajcie się poświęcić trochę tej młodzieży czasu, nie tylko w sobotę czy w niedzielę przy wspólnym obiedzie, ale od tak, co dzień, zamiast ma iść do komputera na godzinę, siądź z nim, pogadaj, nie siedź na YouTubie, na TikToku, wysupłaj tą godzinkę dla niego, dla niej. To taka rada od starego dziada. Dobra, trzymajcie się. Niedługo będziemy rozwijać się troszkę bardziej, tylko ja jakby muszę naprawdę dużo jeszcze poczytać, bo myślałem, że dużo już wiem o tej młodzieży. Ale z każdym dniem wydaje mi się, że wiedziałem bardzo mało. Więc ja na pewno będę starał się wychowywać po staremu, tak jak ja byłem wychowany. Oczywiście nie mylmy pojęć po staremu, czyli kablem od żelazka po gołej dupie, nie? Mówię o wartościach, jakie mi wpoił mój ojciec i moja mama, które jak widać działają przez tyle lat i jestem człowiekiem, jakim jestem. Robiłem wiele rzeczy złych, dobrych, ale ogólnie wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem i chciałbym, żeby nasza młodzież też taka była. Do zobaczenia, do usłyszenia.